kościół świętego Piotra w Hamburgu z 1195 roku. Z tyłu za nim wybudowano katedrę wielką w miejscu klasztoru. Świętego Angskara. Hamburg. Jesteśmy w miejscu, gdzie nazwano to miejsce placem Adolfa Hitlera, a było wcześniej Adolfa Schauenburga. Wielkie uroczystości w tym ratuszu prowadził Rudolf Hess. 1 kwietnia 1937 roku. Ratusz powstał w 1897, został otwarty na dwóch klasztorach, franciszkanów i dominikanów. Mamy cesarzy.